Z różnych powodów nie każdy z nas posiada w domu zwierzaka. Ja akurat zaliczam się do tej grupy, jednak mimo wszystko bardzo chciałabym nauczyć swoje dzieci miłości do zwierząt i tego, że trzeba o nie dbać. Dlatego dzisiaj pokażę Wam świetny sposób na to, jak zadbać o ptaszki, przygotowując im piękny karmik. Oglądajcie! Na początku w filiżance i spodku zaznaczam miejsca, w których trzeba będzie wywiercić otwory. Ponieważ chciałabym, aby ten karmik wyszedł idealnie, o pomoc poproszę Abiego. Siemanko! Teraz w wywierconych otworach umieszczam pręt gwintowany, który zamocuję za pomocą śrubek i podkładek. Pamiętajcie, że wysokość spodka możecie sobie dowolnie regulować. Na koniec maskuję końcówkę pręta, owijając go ozdobnym sznurkiem, wsypuję pokarm i gotowy karmnik zawieszam w ogrodzie. Pamiętajcie tylko, aby zdjąć taki karmnik, gdy na dworze zrobi się piękna, słoneczna pogoda, ponieważ dokarmianie ptaków latem niestety może im wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku.